sercem jestem zawsze w Wilnie, chociaż wśród ludzi obcych, nie znających wilińszczyzny, Wilna, ale tak się złożyłem, że muszę między nimi żyć. I żyję, godzę się, ale zawsze o was pamiętam i myślę. Urodziłem się w Kownie, na Kisztu Ciogatwie. I mój tato musiał uciekać, bo chcieli Litwini aresztować go. Także przekroczył granicę. Przez rolną granicę przeszedł i aresztowali go. Był podejrzany w Polsce jako szpieg. Dopiero świadectwa zebrane od osób, które były wiarygodne, został zwolniony. A myśmy przez Rygę, Łotwę przyjechali do Polski w 1924 roku. Miałem 4 lata wtedy. Ja miałem pseudonim Maryl. A dlaczego? Jak byłem dzieckiem, jeszcze w wieku do 4 lat w Kownie, to pytano, jak ciebie nazywać? Mówi Marian, a ja powiedziałem Malilek, tak z dziecinna. I Marylek i został. I później pseudonim miałem Marylek. I wszędzie Marylek byłem, tak, pseudonim. No w ten sposób to się stało. No, chodziliśmy nieraz na wagary już tu. Ja najpierw w pierwszej klasie to byłem w gimnazjum Piotra Skargi na Ludwisarskim. A później przeszedłem już do drugiej dalej, do gimnazjum Adama Mickiewicza. I nieraz jak pogoda była piękna, to umawialiśmy się na wagary. Gdzie szliśmy? Szliśmy wzdłuż Belmontu, tam jest taka droga nad Wilenką, aż do francuskiego młyna. Tam jest francuski młyn, zastawa, pięknie można popływać, las dookoła taki. I później taki spad tej wody i pod tym strumieniem wody można było tam schronić się, przejść, nic nie słychać, tak, tylko ta woda szumi. I później jak się woda zabierała po takich deskach wyślizganych, tak się kulało tam i wychodziło na brzeg. A ubranie swoje gimnazjalne spiąłem, książki, spodnie, mundurek, wszystko ściągnąłem paskiem i na takim murku właśnie położyłem. Inni też położyli. No i tam cały czas tak żeśmy to pływali, to tam właśnie pod tym strumieniem wody tam nasze te zabawy były. Byli też z nami starsi, którzy w drużynie hokejowej i w reprezentacji Polski występowali też. Godlewscy teraz mnie przypominało się, bo przedtem nie pamiętałem. Dwaj bracia Godlewscy. To już oni mieli po 20 parę lat w tym czasie. No i wychodzimy. Mojego mundurka nie ma. Nie ma niczego. Alarm. Wszyscy szukają, biegają. Nic nie możemy znaleźć. A tam baba taka była w takiej długiej spódnicy i tak cały w jednym miejscu tak ten chóruz zbierała. Ja tak jak dzisiaj myślę, to ta baba miała pod spódnicą. Ale my nie zaglądnęliśmy. I wracałem w kąpielówkach do Wilna. I Belmontem szliśmy, już nie drogą, a Belmontem, tym lasem, i doszliśmy nad tą skarpą, gdzie można usiąść i cały Wilno jak na dłonie. Może nie cały, ale część. I kolega poszedł na Biały Zaułek na Zarzeczu, tam mieszkaliśmy, poprosić rodziców o jakieś ubranie dla mnie. A tato mój geodetą był, także w domu nie było. Roboty jakieś te pomiary, to wtedy na wsi był. No i przyniósł mnie to ubranie, ja ubrałem się, ale nie weszło już do podwórka naszego, tylko do sąsiedniego. I okna stołowego pokoju, parterowe, wychodziło na sąsiednie podwórko. Otwarte było okno, ja wchodzę i słucham, gdzie to mama jest, kto to jest, a
a tam w kuchni moja mama, ciocia Zosia i Ninka Piekurowa, jedna z tych piekurów, o których opowiadałem. I mama mówi, ale mu dam, ale mu dam. A Ninka mówi, Halinka, co ty dasz? Ze śmiechu wybuchnie się to wszystko. I ja wtedy, mamo, poważna mina, marnotrawny syn wchodzi. Mama mnie sznurami od glizny parę razy lupnęła. No i zaczęli się śmiać i tak mnie się upiekło. Także nie byłem takim chłopczykiem grzeczniutkim zupełnie. Różne miałem takie wydarzenia. Walczyliśmy też o język polski, bo jak Litwini weszli, drugi raz już, nie, to od razu, chcieli zaraz zmienić wykładowy język w gimnazjum Adama Mickiewicza na litewski. Więc my zastrajkowaliśmy i strajk trwał kilka dni. I tylko przychodziliśmy pod gimnazjum, na Dominikańskiej spacerowaliśmy, no i w końcu część się złamała, bo oni zapowiedzieli, że zamkną w ogóle gimnazjum i nie będzie w ogóle. Tak, więc część takich bardziej strachliwych złamała się i weszła do środka. Co robimy? Co robimy? No, wchodzimy do środka. Wchodzimy. Weszliśmy do środka, ale umówiliśmy się, że w połowie pierwszej lekcji odbędzie się, zabrzmi dzwonek. I wtedy trzeba wyjść do auli, śpiewamy. Jeszcze Polska nie zginęła, my pierwsza brygada i tak dalej. Więc tam przemówienia. No a wejście do gimnazjum to naprzeciwko Kościoła Świętego Ducha. To zbombardowane i rozebrane to wszystko. I dalej było gimnazjum białoruskie. A w środku był ten taki plac, to były sportowe. Takie tam odbywały się zajęcia. I drzwi wejściowe zabarykadowaliśmy ławkami. Jedne na drugie, jednych na drugie. No i litewska policja zaczęła szturmować. Zaczęło to się chwiać i wtedy otworzyliśmy okna. Powychodzili wszyscy z klas. Wszyscy powychodzili. A tylko była lekcja historii, Litwin był, siadać, siadać, a my nic, wstaliśmy, wyszliśmy tam, więc odbyliśmy. No jak widzimy, że te ławki się chmieją, to my otwieraliśmy okna na plac i wszystko wysypało się na plac. I w bramie policja litewska, a na placu pełno kamieni, więc my za te kamienie, jak sypnęliśmy tymi kamieniami w tą policję, policja rozproszyła się, a my przez bramę i tam przez kościół, to był przejściowy, można było przejść na zaułek Ignatowski, tam takie przejście było i po bramach wszystko rozproszyło się, no i z Litwini złamali się i dalej mogliśmy się uczyć w języku polskim. Brałem udział w drodze do Ostrej Bramy, w uwolnienie, tak tutaj atakowaliśmy. No, wiecie Państwo lepiej ode mnie, jak to się stało, jak to wyszło. Nie zupełnie dobrze to było przygotowane, ale to były zbyt duże siły, tak? I w sumie trzeba było zdobywać razem z Armią Czerwoną w końcu. Także wspólnie tam od strony kalwaryjskiej to wszystko zostało uwolnione. I byłem właśnie w okolicach Lidy, to tam były nasze meliny, konie, takie służbowe wszystkie. No, mieliśmy swoich ludzi, u gibic komisarza była sekretarka, piękna dziewczyna, która w zasadzie niby podlegała Niemcom, ale ona nam wszystko, jak nowe dokumenty jakieś zmieniali, formularze, to te właściwe formularze ona zabierała, a podkładała te dawne. Tak. I myśmy zawsze mieli super dokumenty. No to wywiad, no, trzeba było wiedzieć,
kiedy szykują jakie oblawy, kogo mają zaaresztować, ostrzec. Tak samo to więzienie lidzkie. To więzienie lidzkie zostało wyzwolone przez 12 osób tylko. I to bez jednego wystrzału. Ale wywiad dokładnie rozpracował, jak to ma wyglądać. A więc zastępca komendanta więzienia, Białorus, dla nas pracował. Ale żeby się uwiarygodnić, to on czasem bił więźniów Polaków po twarzy, tak? Musiał się uwiarygodnić, żeby mu wierzyli, tak? I teraz ta dwunastka, która przyszła oswobodzić, oni w mundurach niemieckich, a prowadzili niby więźniów do tego więzienia. No jak dostali się do środka, to opanowali wieżyczki i całe więzienie. No i mieli rozkaz rozwalenia tego zastępcy komendanta, który z nami współpracował. Dlaczego taki rozkaz mieli? Bo nikt nie wiedział, czy to się uda, to wszystko, czy nie. Czy ktoś z tych uwalniających jako ranny nie będzie torturowany i jak będzie wiedział, że to zastępca naczelnika współpracował z nami, no to wyda przecież pod wpływem. Także mieli rozkaz rozwalenia, ale ten zastępca komendanta w tym dniu zachorował i nie przyszedł do więzienia. Więc oni, a gdzie ten taki owaki? Mamy go rozwalić, a gdzie on jest? A nie ma dzisiaj. Ach, to innym razem go rozwalimy. I oni do dzisiaj nie wiedzą, że to właśnie ten, który tam prześladował Polaków, to z nami współpracował. A wywoływali z więzień, chodzili z listą w mundurach niemieckich, to ci, którzy wychodzili, to myśleli, że na rozwałkę ich prowadzą. Nie rozpoznawali ich w tych mundurach niemieckich. I był jeden Hryckiewicz wśród tych, którzy uwalniali, a jego brat, również Hryckiewicz, to był więzień. I ten brat nie rozpoznał go. Dopiero później, po wyjściu, dopiero patrzył, a to Polacy są. No, bez jednego wystrzału. Ulubione miejsce w Wilnie. Czy ja mam takie? Całe Wilno kocham. Całe Wilno. Z Belmontu, jaki piękny widok. Z tej wieży tam nad Wilenką, na Zarzeczu, taka wieża stoi na samej skarpie. Jaki piękny widok. Z góry Trzykrzyskiej, jak ścieli się u stóp. Z góry Zamkowej, jak pięknie wygląda. No, piękny cały zakręt. Wilia. Kajakami do Werki pływaliśmy, później przez ten Turniszki i dalej tam do obozu harcerskiego. Tak, no okolice, jakie piękne te okolice są. To wszystko, a ci ludzie, jak kochałem ludzie i was kocham, was widzę. Tak, taki wy jesteście takimi, jakie my byliśmy, no. Trwacie. Na ślizgawce. W Parku Bernardyńskim, tam prawie codziennie bywałem, to taka melodia. Aż kanarku dał, któriu, Suckaj kiki nie galu, niech nie galu. Dla was.